Chcecie wiedzieć więcej o komunikacji miejskiej w Warszawie? Zajrzyjcie do WTP od kuchni. Zapraszamy! Dzień dobry, cześć i czołem. Kolejny odcinek naszego podcastu WTP od kuchni. No a dzisiaj zajmiemy się naprawdę poważnym tematem. Jest taki czas w roku, okolice 1 listopada, kiedy no, mamy największą coroczną akcję warszawskiego transportu publicznego, w którą bez przesady są zaangażowane setki osób, setki pojazdów i no, to są setki godzin pracy, a opowiedzą nam o tym Iza Szczęśniak z działu nadzoru przewozów i Radek Ziębora z działu organizacji przewozów. I to nie jest przypadkowo, że oni występują w duecie, no bo z jednej strony to wszystko trzeba dobrze zaplanować, a potem nad tym zapanować, prawda? Ale chyba się co? Zaczyna się od planowania, tak by to na pierwszy rzut oka wyglądało. Tak, od planowania, natomiast zaczyna się przede wszystkim od ewaluacji, czyli tego, co się wydarzyło rok wcześniej. No właśnie. Czyli sprawdzamy, co zadziałało, co należy poprawić, co się sprawdziło. No i później zbieramy informacje z innych działów i na tym podstawie, czy na przykład napełnienia, które autobusy miały najwięcej pasażerów, które autobusy miały opóźnienia, które linie należy może inaczej trochę przetrasować. I na bazie tego od wiosny tak naprawdę zaczynamy do działania. No właśnie, czyli to już jakby wiosną już jest taka praca konkretnie planistyczna. Tak, tak, to już pół roku wcześniej zaczynamy pracować nad organizacją tego wydarzenia tak naprawdę, jakby nie patrzeć w naszej firmie, bo tutaj wszystkie ręce są na pokład. I zaczynamy od spotkań między jednostkami, czyli Straż Miejska, Policja, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Tramwaje Warszawskie, czyli wszystkie jednostki miejskie zaangażowane w tą akcję. No i ustalamy plan, co robimy, tak? Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje plan organizacji ruchu, czyli dostajemy projekty do opinii, powiedzmy z informacją, gdzie są przystanki na to wydarzenie, gdzie są przystanki linii cmentarnych i my zgłaszamy uwagi do tego projektu. Ale powiedz mi proszę, tak ci wejdę w słowo jeszcze, bo no, Wszystkich Świętych i potem Dzień Zaduszny, zawsze ta sama data. Wydawałoby się, cmentarze zawsze w tym samym miejscu, no to czemu by nie powielić schematu? To musicie rok do roku planować. Z jednej strony tak, natomiast też są różne uwarunkowania, jak jakieś objazdy czy inwestycje na mieście. Plus też widzimy, każde święto też jest inne w roku, tak? Ponieważ czasami pierwszy wypada w środę, a czasami tak jak w tym roku wypada w piątek i to jest długi weekend po prostu. Tak? Czyli tutaj przygotowujemy się na 1, 2 i 3. W zeszłym roku było na odwrót, czyli pierwszy wypadał w środę. Natomiast główna akcja miała miejsce właśnie pierwszego plus weekend wcześniejszy. Czyli to był chyba 28-29. Coś takiego. Coś takiego. Więc wtedy była ta główna akcja cmentarna w naszym wykonaniu. Czyli kalendarz, sprawdzamy prognozę pogody. Prognozy pogody, tak, bo może się okazać, że kilka dni przed pierwszym będzie piękna wiosenna, jesienna, polska złota jesień. Natomiast pierwszego może okazać się, że jest zama niepogody i fatalna deszcz, wiatr i tak dalej. Więc więcej osób będzie przychodzić tego w ten weekend poprzedzający na cmentarze. No załóżmy, że mamy 1 listopada, mamy złotą, piękną polską jesień. To dla ludzi pracujących wtedy na mieście, no, wydawałoby się komfortowe warunki, znaczy może komfortowe, no ale sprzyjające warunki pracy, tak? Tu dużo osób będzie zaangażowanych? W tym roku planujemy z samych nadzorowców około 130 osób, do tego dochodzą informatorzy, osoby koordynujące, rezerwy czynne, setki autobusów, setki kierowców, pogotowie przystankowe w obwodzie, tak samo służby miejskie. Jeżeli jest ładna pogoda, jest o wiele więcej osób zainteresowanych, jest o wiele większa ilość pasażerów, więc to też się nakłada na zwiększoną naszą pracę, bo na przykład pożądane linie cmentarne nawet jeżdżą z częstotliwością minutę, czasami nawet częściej. Czyli, przepraszam, czyli z jednej strony no, przyjemniej się pracuje, ale z drugiej strony jest więcej pracy, tak? Bo mamy więcej ludzi, którym trzeba
udzielać informacji, bo to jakby praca na mieście to nie jest tylko kierowanie ruchem, ale to też kontakt z pasażerami, którzy często nie znają Warszawy, tak? Też, ponieważ udzielamy informacji, informacji udzielają też informatorzy, ale nasza praca stricte nie polega tylko na kierowaniu ruchem. My mamy posterunki, które ekspedują linie autobusowe, ponieważ one muszą mieć daną częstotliwość, kierowcy muszą mieć postoje wyrównawcze. Są to osoby, które tak powiedzmy kolokwialnie, tak naganiają autobusy na dany kraniec, ponieważ on musi przejechać przez dany ciąg. Są to często ciągi wyłączone dla samochodów osobowych. Więc trzeba zapanować nad wszystkim, żeby autobusy były prawidłowo odstawione na przerwy, żeby była też przejezdność w miejscach, gdzie jest ruch drogowy dopuszczony. Są to posterunki do meldowania, więc mówię, to nie jest tylko kierowanie samoruchem, tak? Radek, powiedziałeś, że to się wiosną zaczyna praca nad tym wszystkim. Prognozy pogody ciężko jeszcze wtedy znaleźć. Kalendarz jest już znany. No i nie wiem, powiedzmy, no pierwsze spotkania są wiosną, potem co cyklicznie, nie wiem, co miesiąc jakoś. Później pracujemy wewnętrznie, tak? Czyli opracowujemy to, w jaki sposób ma działać komunikacja miejska, czy wymyślamy układ komunikacyjny, trasy autobusów. Później na podstawie tego inne działy przygotowują też swoje rzeczy, czyli rozkłady jazdy, sekcja rozkładów jazdy, dział informacji pasażerskiej też przygotowuje plakaty, schematy, informacje dla pasażerów. No i tak naprawdę październik to jest najbardziej gorący u nas okres, bo trzeba dopiąć ostatnie szczegóły i wypuścić informacje na miasto, tak naprawdę, by informować pasażerów, mieszkańców. No jeszcze mogło się w międzyczasie zdarzyć jakieś remonty, jakie duże inwestycje, tak? Dokładnie, tak. Więc to też wszystko wywraca do góry nogami. No na przykład mamy w tym roku tramwaj do Wilanowa, słynna inwestycja, o której każdy wie. No największy cmentarz to cmentarz akurat na północy Warszawy. Tak, ale na przykład tak była budowa tramwaju na Kasprzaka, to była spora logistyka. W jaki sposób, bo to już w zeszłym roku była końcówka tej inwestycji, natomiast już były jeszcze spore utrudnienia dla pasażerów, dla mieszkańców, no i było trzeba jednak na cmentarz Wolski zawieźć osoby, które chciały odwiedzić najbliższych. Jakby się dało. Ale to jest też tak, że powiedzmy wyciągacie z szuflady, nie wiem, x lat temu był taki sam układ dni, więc no na tym się... Nie, bazujemy na tym, bo miasto się cały czas zmienia, tak? I bazujemy na tym, co teraz mamy na doświadczenia z tych poprzednich lat, ale tych najbliższych powiedzmy. I na przykład w zeszłym roku wróciła linia C56, która jeździła przez ostatnie kilka lat przez most Marii z Polskiej Kili, a teraz wróciła na most Brota Roweckiego. Ona chyba była stamtąd zabrana, jak był most remontowany. No ale teraz okazało się, że autobusy nie zanotowały na moście Brota specjalnych futur tego dnia i dlatego powróciła linia C56 przez most Brota Roweckiego, więc cały czas wszystko analizujemy. A na którym etapie się włącza dział nadzoru przewozów? Jakby to już od samego początku jesteście zaangażowani, czy najpierw PPO, ale... Znaczy my współpracujemy ze sobą, no można powiedzieć w pewien sposób, że na bieżąco, ponieważ my z krańców, tam gdzie dowodzimy, przekazujemy też wnioski, tak, co roku. Jeżeli dział PPO potrzebuje wsparcia, też się do nas odzywa, nawet w przypadku rozmieszczenia rezerw czynnych autobusowych, więc zalążek pracy między naszymi działami już jest wcześniej. My na przykład zajmujemy się wszystkim od zera, na przykład kontenery socjalne, inne sanitariaty, wszystkie pozwolenia, gdzie można zostawić. Później w przypadku, jak już organizacja da materiały, jak co jeździ, ile jest autobusów, musimy przygotować na każdy kraniec pełną dokumentację, żeby każdy wiedział, jak ma pracować, tak? Ile mamy autobusów na daną linię, w których godzinach są podstawienia, o której godzinie te autobusy kończą pracę. Więc wszystkie te dane, żeby pasażerowie podróżowali jak najbardziej komfortowo, musimy dostać odpowiednio wcześniej i odpowiednio się też do tego przygotować, żeby nas nic nie zaskoczyło, tak? No zdarzają się sytuacje losowe. Ja mogę się wypowiedzieć o krańcu, na którym ja pracuję. Dochodzi czasami do różnych sytuacji. Są to wykolejenia tramwajów, uruchamianie linii zastępczych za metro, bo dojdzie do wypadku w metrze. Dwa lata temu doszło do pobicia kierowcy, tak? Więc też mieliśmy
współpracę z policją bliską, tak? Na wszystko trzeba być. Na wszystko. Mieliśmy spadające drzewa za parkingiem P plus R na autobusy gazowe, więc też była interwencja straży pożarnej. Więc prócz tego, co robimy podstawowo na Zniczu, mamy dookoła cały węzeł komunikacyjny, gdzie musimy zadbać o wszystko, bo wiadomo, że jest nacisk na linie cmentarne, ale inne linie autobusowe też są dla nas ważne. Więc tak naprawdę staramy się skoordynować tak, żeby no jedni drugim nie przeszkadzali, tak? I żeby wszystko było, żeby było zapanowane i żeby pasażer był jak najbardziej zadowolony. Dlatego są też częstotliwości wysokie, żeby te autobusy nie jeździły przepełnione. Wiadomo, ludzie jeżdżą, mają znicze, mają wiązanki. Też dochodzi z tego tytułu, nie wiem, do dewastacji autobusów, tak? Bo komuś się przewróci coś na przykład, czy są stłuczone. Więc staramy się koordynować to na tyle, aby było jak najbardziej komfortowo, jak najbardziej bezpiecznie. No też jeszcze cały czas wzmożona obsada pewnie na centrali ruchu. Tak, centrala ruchu jest wzmożona, jest obsada, jest więcej osób. I mówię, w obwodzie mamy pogotowie autobusowe, czy posterunki policji, załogi na radiowozach też w okolicy są bardziej porozstawiane węzłów komunikacyjnych, żebyśmy mieli bardzo szybką możliwość reagowania, tak, na to, co się dzieje w danym momencie. A który, powiedzmy, cmentarz jest, jakby to powiedzieć dobrze, największym wyzwaniem do zaplanowania? Na przykład północny, bo największy, ale troszkę wyrzucony od centrum, czy na przykład powązkowski, bo samo centrum, starsza zabudowa i tak dalej. Jak tutaj z tym układem komunikacyjnym? Powązkowski chyba jest w miarę blisko centrum. Mhm. I ulica Powązkowska jest wyłączona z ruchu, ulica Kopowa jest wyłączona z ruchu, więc tam raczej nie ma problemów. Ale zdecydowanie ja byłem w zeszłym roku przez dwa dni weekendowe na krańcu właśnie cmentarz północny, ale brama zachodnia. No i tam są gigantyczne korki utrudnienia, bo estrada cała była zakorkowana i tam autobus miał bardzo, bardzo długie opóźnienia. I pamiętam, że tam kierujemy ruchem i na przykład kolega wychodzi na środek ulicy estrady, wstrzymywał ruch i autobus, który stał ten daleko w korku, przypuszczał go lewym pasem pod prąd, żeby wjechał w kierunku cmentarza północnego bramy zachodniej. Więc to było takie wyzwanie w zeszłym roku. Więc doświadczenie powiem, że to chyba jest jedno z takich trudniejszych miejsc. No właśnie tutaj jak wygląda współpraca z policją? Bo tutaj się pojawiło tak, wychodzi kolega na środek, samochód jest umundurowany oczywiście. Tak, umundurowany. Ale jak tutaj wygląda ta na bieżąco, na miejscu operacyjnie, na mieście już współpraca z policją? No bo te radiowozy policyjne też są. Kto tutaj przejmuje, prawda, technicznie? Czy my mamy kontakt do osoby dowodzącej, jeżeli chodzi o osobę dowodzącą na danym krańcu? Jeżeli jest taka potrzeba, mamy możliwość skontaktowania się z nimi, aczkolwiek w takich bardziej nefralgicznych miejscach już po prostu taki posterunek policji wystawiony jest. Więc no, mamy kontakt do siebie, jesteśmy w stanie reagować. Tak, jeżeli my potrzebujemy, wiemy, z kim mamy się kontaktować, zawsze możemy też interweniować przez naszą centralę ruchu. Jeżeli są problemy, no to nasz dyżurny automatycznie reaguje i wszystkie służby, które są potrzebne, są natychmiast wysyłane, tak. Jeżeli mundur nadzorowca ruchu nie wystarczy, to mundur policyjny się pojawia i zapisa. A są tacy ludzie, że czasami mundur policji nie wystarczy, więc... Jakiś ciuch. Czyli święto niby zaduma, ale emocje potrafią być wysokie. Tak, ponieważ no, ludzie są przyzwyczajeni do danej organizacji ruchu, gdzie cały rok się poruszają i nagle mają zamkniętą ulicę albo na przykład do Galerii Północnej nie mogą sobie zajechać od strony ZUS-u, no to tak, czasami są nerwowe i napięte sytuacje, że po prostu jest ciężko wyperswadować, że przejazdu nie ma, jeżeli ktoś jest bardzo uparty, wjeżdża w zatrzymanie i dopóki autobusy w swojej kolejności nie odjadą, po prostu stoi. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie spostrzeżenia na przestrzeni ostatnich akcji, że jednak jest dużo radości i wdzięczności ze strony mieszkańców, pasażerów, że jednak ta komunikacja miejska działa, że są w stanie dojechać na cmentarze i dużo uśmiechu jest przede wszystkim na twarzy i też wśród kierowców i osób, które biorą w tym udział, że jednak robimy fajną rzecz. I jesteśmy częścią czegoś większego. Tutaj się zgadzam. Zdecydowanie więcej pozytywnej energii jest. Czyli pamiętajmy może w tym, że jeżeli się zdarzy jakiś incydent, tak, to
No to po prostu ludzie są tylko ludźmi, a tak naprawdę to, no bo do nas też i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy siebie nawzajem chwalili, bo wszyscy wiemy, że trzeba mocno pracować, ale rzeczywiście też chyba mam takie poczucie, że komunikacja miejska w Warszawie, jak chodzi o okres wszystkich świętych, jest chwalona, bo można spokojnie dojechać na każdy cmentarz. I uśmiech to chyba jest największe podziękowanie strony pasażera. Mhm. Ale jest mnóstwo tego dnia. Czyli co, jednym słowem zachęcamy, zostawmy z tego dnia samochody w garaż, bo on na pewno prosi będzie. Tak, ponieważ no też jest ruch wycięty, więc pod sam cmentarz nie da rady dojechać autem, więc... Zróbmy to dla siebie i dla innych po dla prostu. Dla innych, tak. Komunikacja jest bardzo dobrze zorganizowana, zachęcamy do korzystania. I będziemy jest duży oddźwięk pasażerów, że jest po prostu organizacja poprowadzona super. A więc drodzy pasażerowie i z Warszawy i spoza Warszawy, jeżeli nas też będziecie oglądali, my dołożymy wszelkich starań, żeby Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, cały ten okres, kiedy Polacy wybierają się na cmentarze, żeby odwiedzać groby swoich bliskich, żeby ten czas przebiegł spokojnie. Praca jest wytężona, trwa już od kilku miesięcy, to nic nie jest dziełem przypadku. Nie stawiamy na improwizację, ale na starannie zaplanowane działania i jakby uwzględniamy z jednej strony wiedzę, to wszystko jak to powinno wyglądać od strony inżynierskiej, ale też ten tak zwany czynnik ludzki, żeby każdemu było po prostu wygodnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.